Szczęść Boże, witam księdza. Szczęść Boże. Dzień dobry, kłaniam się. Wspominałem o tym, zapowiadając naszą rozmowę, że dzisiaj jest tak w polskim kościele, że przez wpisany wielką literą Kościół ma chyba nie najlepszą prasę. I dlatego docenia się tych księży, którzy mają własne zdanie i nie zawahają się go użyć. Jak ksiądz, jako należący do tej ogromnej polskiej wspólnoty księży, patrzy na niektórych hierarchów, to modli się za nich? Modlę się za cały Kościół. Niektórym polskim hierarchom ta modlitwa jest szczególnie potrzebna. Oni wiedzą, co mówią? Mówią to z przekonaniem? Czy to jest wypadek przy pracy? Jak ksiądz myśli? Pewnie trzeba byłoby ich spytać, natomiast... z przyjemnością. Znaczy, mówię o zarazie, o tej ostatniej. Tak. To był, według mnie to był wypadek przy pracy. Wyrwało się zaraza. Natomiast, jak to się mówi, raz powiedzianego słowa nie wyrzekniemy się nigdy. I myślę, że arcybiskup Jędraszewski i to jego otoczenie będzie tego sformułowania bronić. No tak jak na przykład pan prezydent, który mówi, że wie, że arcybiskup Jędraszewski mówił o ideologii, a nie o konkretnych osobach. No bo gdyby myślę, że boli tak samo. Swoją drogą, jeżeli mówimy o ideologii, a za nią stoją osoby, jeżeli w ogóle mówimy o jakiejś ideologii, bo wydaje mi się, że po prostu... Ale mnie pan nie musi przekonywać, ja tylko mówię, że to otoczenie nie wycofa się po prostu z żadnego wypowiedzianego słowa, bo musiałoby wtedy powiedzieć to słowo magiczne. Przepraszam, no wyrwało mi się. A polskiego kościoła na słowo przepraszam nie stać. Ale dlatego, że to jest tak fundamentalna instytucja, tak pomnikowa w niektórych momentach, że po prostu tam nie może być ani pół rysy w ich świadomości? Nie, to on jest tak spękany, ten wizerunek, że tam o żadnych rysach nie trzeba mówić, bo nawet gdyby się jakaś konkretna rysa pojawiła, to jej nawet nie zauważymy w tej pajęczynie, która już spowija ten wizerunek. Natomiast to jest taka ogólna zasada osób na stanowisku. Chyba od czasu kardynała Wyszyńskiego, który uważał, że no właśnie każdy tego rodzaju przypadek, każda tego rodzaju sytuacja kładzie się cieniem na całym kościele. I to chyba zrozumiałe, że w tamtych czasach, kiedy Kościół był nacenzurowanym, to było to szczególnie zauważalne. Więc pilnujmy się, starajmy się, żeby... udawać, że nic się nie stało. Bo nie, po pierwsze starajmy się, żeby nic się nie stało. A jak się już stało, no to tak się z tego wycofujmy, żeby niespecjalnie było widać, że popełniliśmy błąd. Dlaczego słowo przepraszam jest tak ciężko wypowiadalne w niektórych miejscach polskiego kościoła? Ono jest w ogóle w kościele trudne do wypowiedzenia. Kościół powszechny, jak zaczął wypowiadać to słowo ustami Jana Pawła II, to otoczenie mówiło lepiej nie. I te przeprosiny, które były ogólne za błędy całego Kościoła, za grzechy z historii, już było trudne do przełknięcia, na przykład dla kardynała Ratzingera i dla tego otoczenia, które w jakiś sposób było bardzo blisko papieża. A potem przyszedł papież Franciszek i tu zrobił krok milowy. To znaczy on zaczął przepraszać za swoje własne błędy. Przepraszam za to, że nie dałem wiary doniesieniom z Chile i że potraktowałem was w sposób taki, jakbyście byli natrętami, jakbyście atakowali. A okazało się, że to wy mieliście rację. No to czegoś takiego, ja przyznam szczerze, nie oczekiwałem po Franciszku, ale jak już Franciszek coś takiego powiedział, to właściwie droga otwarta dla wszystkich. I wydaje mi się, że ludzie Kościoła, na przykład kardynał we Francji, potrafią już się na tego rodzaju krok zdecydować. Kościół w Polsce, no niestety w tych staraniach, w tych zabiegach jest daleko za. Ale zastanawiam się i też mamy dzisiaj czas, żeby o tym porozmawiać. Na ile rzeczywiście Kościół w Polsce czuje, że jego autorytet jest na tyle silny w Polsce, że on, jeżeli użyłby słowa przepraszam, albo poprosił, nie wiem, o przebaczenie, albo o wybaczenie, to nagle trochę korona by mu z głowy spadła. I ten szacunek byłby inny. No, ja myślę, że to... My byliśmy pewnie podobnego zdania. Wydaje mi się, że to jest nie tylko dopuszczalne, to jest pożądane, to jest bardzo potrzebne Kościołowi i ogółowi wiernych, bo ludzie wiedzą, jak jest. Natomiast jakby jeszcze usłyszeli, że ten Kościół przyznaje się, prosi o wybaczenie, no w jakiś sposób bierze na siebie odium tego, no co jest skutkiem jego zaniedbań, jego wypowiedzi, jego zachowań, na przykład ukrywania księży pedofilów. Otóż gdyby coś takiego zrobił, to ci wierni by odetchnęli. O, jednak potrafimy, jednak teraz można powiedzieć wszystkim, którzy atakują, no zobaczcie, ale jednak przyznaliśmy się, przeprosiliśmy ustami arcybiskupa, kardynała, biskupa, rzecznika jakiegoś. Nam to idzie jak krew z nosa i występuje rzecznik po zajściach w Białymstoku i mówi, że Kościół zawsze jest przeciwko przemocy. No, bardzo fajne zdanie, okrągłe, z tym, że no, nie ma nic wspólnego z odezwą biskupa białostockiego, z wystąpieniem przewodniczącego konferencji episkopatu. Ale nawet inni księża, znaczy nie przypomnę sobie teraz nazwiska tego księdza, który powiedział wprost, że dziękuję za jakikolwiek sposób zatrzymania takiego, a nie innego ruchu w Białymstoku, tym, którzy właśnie w ten, a nie inny sposób ten ruch zatrzymali w Białymstoku. No to można by powiedzieć, niespecjalnie rozważny, żeby nie powiedzieć głupi ksiądz jeden, no to się może trafić. Gorzej już jak to jest taki, nazwijmy to, no, oficjalny przedstawiciel, to jest biskup, to jest rzecznik diecezji, rzecznik episkopatu, to jest ojciec dyrektor. No tak. To są postaci, które nie są tylko jednoosobową reprezentacją, tylko są no jak gdyby twarzą. Jasne. Dają przyzwolenie w jakimś sensie. Albo gębą, brzydko powiedziane. W tym przypadku rzeczywiście czasem trudno rozróżnić, ale myślę sobie też o takiej sytuacji, w której Kościół jest, bo jakby dla niego małżeństwo to jest zawsze kobieta i mężczyzna. Czy związek to jest kobieta i mężczyzna. Tutaj mówimy o związku osób, które są tej samej płci i Kościołowi przez lata było trudno i pewnie przez lata będzie jeszcze trudno akceptować tego typu sytuacje na świecie. Ona występuje w różnych częściach Europy na różną skalę, w różnych częściach świata na różną skalę, ale może to jest też taki problem, że Kościołowi przez duże K wydaje się, że katolicy w Polsce też tego nie akceptują, więc na wszelki wypadek mówmy nie. Stanowcze bardzo, ale jednak nie. Myślę, że to jest bardzo proste rozróżnienie, to znaczy my wobec tych, którzy nam zaufali, wobec tych, którzy słuchają naszego głosu, przypominamy, że my, katolicy, zawieramy małżeństwa heteroseksualne, których podstawowym celem i zadaniem jest powołanie do życia potomstwa i to wszystko jest. Natomiast w świecie, który nas otacza, w świecie, który przenika się z naszym światem, są związki partnerskie, są związki małżeńskie par homoseksualnych, są jakieś związki, które można by nazwać nieprawne, bo ktoś obok rodziny prowadzi jeszcze podwójne życie. I wtedy możemy powiedzieć, no a my katolicy nie. No, natomiast niestety mamy takie przypadki, jak na przykład nasz polski biskup z Karagandy, który będąc biskupem, jak gdyby reprezentantem całego polskiego kościoła, prowadził podwójne życie, bo miał w międzyczasie małżonkę. Otóż potem kompromitacja, no bo się trzeba wycofać z takiego stanowiska, trzeba zejść z tej barykady i cisza. To powiedzmy, my wobec tego rodzaju zachowań jako Kościół mówimy stanowczo nie. To by było sensowne. Natomiast jak my, katolicy, pouczamy niekatolików, to jest chore. To znaczy mnie może niepokoić to, że w Polsce, w kraju katolickim, w którym jest katechizacja na wszystkich poziomach od wielu lat, w którym w każdej mniejszej, większej miejscowości jest kaznodzieja, który głosi każdego tygodnia jakieś przesłanie, że my widzimy, że marszy równości, których było kiedyś 1, 2 czy 3, dzisiaj jest około setki. To znaczy nasze przepowiadanie jest mało atrakcyjne, to znaczy ludzie słuchają kogoś kogoś innego, wybierają jakąś... Ja też sobie zdaję sprawę, że wcale wasze kazania nie muszą być atrakcyjne w jakimś tam sensie, ale one muszą, wydaje mi się, że powinny pasować jednak do czasów. Jeżeli, jak ksiądz mówi, to jest środowisko tożsame albo znaczy, będące obok, albo przenikające się z waszym światem, jak to ksiądz ładnie powiedział, no to znaczy, że księża w kazaniach też muszą za tym nadążyć, a nie mogą się na to obrażać. A tutaj mamy jedną wielką obrazę, wręcz zniewagę. Ja powiem tak, że jeżeli chodzi o poziom polskich homilii, polskich kazań, to jest dramatycznie niski. Od skargi daleko. O, skarga to jest zupełnie inny wymiar. Skarga to jest reagowanie na zagrożenia, na zjawiska, które są ważne społecznie, ważne na takim poziomie państwowym. I trzeba przyznać, że niestety nie mamy. Nie mamy takich kazań. A jednocześnie mamy czasy, w których wydaje mi się, że Kościół mógłby więcej wygrać niż przegrywa, gdyby potrafił nadążyć i potrafił to nazwać jakkolwiek słowami. Wie pan co, ja słuchając, czytając te, bo dzisiaj mamy prasę katolicką, możemy te rozważania, możemy te homilie drukować, więc jest możliwość zajrzenia. Bo zwykle księża siebie wzajemnie nie słyszą, no bo jak się głosi w jednej bazylice, to się nie słyszy, co mówią w innej katedrze. Natomiast dzisiaj mamy tę możliwość, bo są drukowane, w internecie się pojawiają. Otóż ja sobie myślę, że dla wielu księży może byłoby w Polsce znacznie lepiej, gdyby po przeczytaniu Ewangelii usiedli i nie powiedzieli nic. I to byłoby naprawdę z zyskiem dla nich, i dla słuchaczy, dlatego że często te treści głoszone są tak infantylne, już nie mówię o tym, że są zaangażowane po którejś ze stron, ale są tak infantylne, tak mało mają wspólnego z tymi realiami, które ludzi... Ale jednocześnie myślę sobie nawet o tym kazaniu, od którego zaczęliśmy naszą rozmowę, czy które ostatnio jakby zaniepokoiło swoją wymową, stanowiskiem, które wygłasza, to, że kontekst też ma ogromne znaczenie. Jeżeli w momencie mszy przy okazji rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego padają takie słowa, to jest szaleństwo też, że abstrahując od wszystkiego. Ja nie wiem, czy arcybiskup Jędraszewski nie poczuł, że taka jest potrzeba, takie jest oczekiwanie. To powstańcy tego od niego oczekują? Nie. Wiemy, że w kościele mariackim nie zgromadzili się powstańcy. Nie chcę nazywać tego jakimś pejoratywnym określeniem, ale jakieś grono, które wiedziało, kto będzie przemawiał i chyba się spodziewało, że bez czerwonej zarazy tam się nie obędzie, no to był taki element dodatkowy, ta zaraza tęczowa. I myślę, że te oklaski pokazywały, że arcybiskup trafił w oczekiwania tej właśnie grupy. No dzisiaj niestety, jeszcze mówię, 10 lat temu nikt by o tym nie wspomniał, powiedział w jednym z kościołów. Dzisiaj każde takie słowo może być rozkolportowane i tak się stało. I wystarczyło potem powiedzieć, że przepraszam tych, którzy, no tak jak marszałek Kuchciński, przepraszam tych, którzy poczuli się urażeni. Czyli nikogo. No w jakimś sensie, bo to jest takie przepraszam, ale nie przepraszam. Ja wiem, ale jest jednak słowo. No. Ja nie uważam, żeby to rozwiązywało problem, bo problem jest chyba głębiej w księdzu arcybiskupie, bo ta czerwona zaraza mu się kojarzy ze wszystkim i przy każdej okazji od kilku lat jakoś tak tej aktywności w walce z tą tyranią komunistyczną w czasach, kiedy ona tutaj już taka nawet bezzębna panowała, to ja nie dostrzegałem. Zresztą większość tych księży, którzy dzisiaj bardzo głośno wspominają właśnie tę czerwoną zarazę, to w czasach, kiedy jeszcze rządziła Polska Zjednoczona Partia Robotnicza, to nie coś tak niżej trawy, ciszej wody. Zastanawiam się, na ile Kościołowi... może to nie jest kalkulacja, może to jest po prostu czysty przypadek. Do czego jest mu potrzebne takie zbliżenie z polityką w ogóle zawsze? A to są frukta, to są realnie zmierzalne efekty materialne. Znaczy, już dzisiaj nie musimy zabiegać. Kiedyś się zabiegało o kontakt z władzą, żeby dostać pozwolenie na budowę kościoła czy kaplicy, żeby dostać przydział materiałów budowlanych. I ja rozumiem, że wtedy Niektórzy księża nawet dostawali od swoich biskupów zgodę na tego rodzaju zbliżenie, żeby jakąś sprawę popchnąć. Dzisiaj to są naprawdę duże pieniądze przekazywane przez spółki, przez samorządy, przez jakieś agendy rządowe. I to, znaczy, dla mnie to jest obrzydliwe, to jest kupowanie sobie opinii Kościoła, to jest kupowanie sobie księży, żeby nieśli naszą winę? Z całą pewnością tak, ale to jest według mnie zgubne dla obu stron, to znaczy i ci, którzy kupują, ci, którzy płacą, i ci, którzy biorą, kompromitują się w oczach nawet normalnych, zwykłych, wiernych. No, ja myślę, że nie jestem od oceniania apanarzy poszczególnych pracowników w ministerstwach czy księży w kurii. Natomiast patrzę na to przez pryzmat tych rodziców, którym wyznaczono wizytę u lekarza za kilka miesięcy, którzy muszą płacić zamiast kilkadziesiąt złotych za lekarstwo kilka tysięcy. No to są przerażające rzeczy i na przykład ja bym sobie życzył, oczekiwał, że po takiej właśnie sytuacji jak te loty marszałek mówi, że w związku z niedofinansowaniem onkologii w jego rejonie on te pieniądze wpłaci na ten cel, na to konto, a nie na rozwój sił zbrojnych czy na modernizację, odmalowywanie czołgów na przykład. Na przykład. Natomiast zastanawiam się, czy będąc w tej wspólnocie i widząc, jak ona działa, słysząc ją, jak ona komentuje rzeczywistość, jest ksiądz na nią zły, czy to nie ta emocja? To jest, tak jakby powiedzieć, co ksiądz sądzi o polskich rodzinach. No, jest ich tak wiele, że jakiekolwiek zdanie wypowiedziane na ten temat będzie prawdziwe i nieprawdziwe zarazem. Są wspaniałe, cudowne wspólnoty, w których, jak to się mówi, nic się nie dzieje, czyli jest dobrze. Tak. Czyli ludzie tam otrzymują, czy też spotykają to, czego oczekują od Kościoła, czyli że ktoś wysłucha ich zwierzeń, że ktoś pozwoli im odetchnąć od tego, co ich niepokoi, przygotować się na spotkanie z trudną rzeczywistością choroby czy śmierci, jakoś się z tym zmierzyć, albo na przykład podzielić się radością z tego, że się dziecko urodziło. My patrzymy na przykład na chrzest jako na sakrament, który włącza do wspólnoty Kościoła, a dla wielu ludzi to jest dzisiaj okazja, żeby podzielić się z innymi. Urodziło się nam dziecko, czekaliśmy tyle czasu i mamy. I to jest, chciałoby się wykrzyczeć to po prostu. Nie? Chciałoby się, ale jednocześnie jest też tak, że ludzie krzyczą swoją radość z powodu narodzin dziecka, a Kościół mówi, no ale to dziecko z in vitro na przykład. Nie? To też jest problem, który do tej pory... Coraz więcej księży, coraz liczniejsi księża w ogóle na takie rzeczy nie zwracają uwagi. Nie ma to dla nich znaczenia. Absolutnie. Mimo, że dla fundamentów Kościoła ma. Tak? Dla fundamentów nie ma? Też nie ma. Nie, dziecko, które się urodziło, jest wielkim skarbem, bez względu na to, znaczy, może to źle zabrzmi w tej chwili, ale gdyby związek partnerski, który zdecyduje się wziąć, adoptować na przykład dziecko porzucone przez rodziców, ponieważ jest ciężko chore i jest w tej chwili w domu małego dziecka, zdecydowałoby się tym dzieckiem, ten związek zdecydowałby się zaopiekować i przyniósłby do Kościoła prosić o chrzest, to powinniśmy podskakiwać z radości, że po pierwsze dziecko będzie miało prawdziwą opiekę, nie będzie jednym z kilkudziesięciu leżących w tych łóżeczkach, a po drugie nie robi się tego po cichu, tylko właśnie chcemy w tej wspólnocie tę odpowiedzialność przeżywać. Powiedział ksiądz, to może źle zabrzmi. Ja dopytam. Naprawdę nie miałoby dla księdza znaczenia, czy przychodzi do księdza osoby żyjące w związku partnerskim, ale tej samej płci, które adoptują, bo mają takie prawo teoretycznie dziecko i ksiądz mówi, dobra, chrzczę. Oczywiście. Oczywiście. Znaczy to dziecko ma prawo po pierwsze do opieki, żeby ktoś się nim zajął, nie tylko państwo, żeby je nakarmiło i przewinęło tylko przez swoich pracowników socjalnych, tylko żeby ktoś na przykład powiedział, tak, ja miałem skrzanione życie, ale temu dziecku, którego rodzice odłożyli je do okna życia albo zostawili w szpitalu, bo jest na przykład lekko czy głęboko upośledzone, to ja się tym dzieckiem zajmę. A ponieważ moim partnerem czy partnerką jest ta osoba czy tamta, to dla mnie, jako dla człowieka, jako dla księdza, jako dla duszpasterza, to nie ma absolutnie żadnego znaczenia, wręcz przeciwnie. Chwała takim, którzy zdecydują się na taki krok. I Kościół powinien im pomagać, oczywiście. A jak pan patrzy na Kościół, cały czas nawiązuje do tej wielkiej litery, bo mówię o instytucji, to ona jest na tyle duża, że trudno jej czasem nadążyć za czasami, czy to jest inny problem? No, jak się pan przyjrzy Kościołowi w Niemczech, we Francji, w Brazylii, w Meksyku, w Polsce, to pan zobaczy, że te różne części Kościoła no, w bardzo różnym punkcie są. To znaczy, ja myślę, że my rozmawiamy o czymś, co dla pana może być szokujące, co może być zaskoczeniem dla niektórych telewidzów czy radiosłuchaczy. Natomiast w Niemczech nikt takiego problemu nie roztrząsa, bo to jest od dawna oczywiste. I podobnie jest we Francji. Tam ta wspólnota, po pierwsze te wspólnoty są małe, ale to nie ma żadnego znaczenia. To ma znaczenie o tyle, że ci ludzie znają się i pomagają sobie dźwigać te ciężary, które są. Na przykład ktoś uważa swój homoseksualizm za ciężar, a inny uważa za swój skarb. I jeden i drugi ma prawo do bycia w tej wspólnocie tym, kim jest. I on nie powinien tego ukrywać, nie powinien się tego wstydzić, ale powinien to z tą wspólnotą jakoś przeżywać. No był ten słynny krok Kościoła w Polsce, albo przynajmniej części Kościoła w Polsce, przekażmy sobie znak pokoju. Tak. Kiedy te środowiska jak gdyby chciały z tym Kościołem podać sobie ręce. No i ta reakcja episkopatu była wtedy alergiczna. To znaczy to, co zrozumieli katolicy, świeccy ze znaku, z tygodnika powszechnego z więzi, to okazało się dla wielu hierarchów Kościoła o jeden krok za daleko, albo to zbyt trudne. A przecież inne kościoły, w tym właśnie wielkim kościele powszechnym, już dawno ten krok zrobiły, są dwa kroki do przodu. Ale to jest kwestia dojrzałości, to jest kwestia jakiejś w zły sposób pojmowanej tradycji, której nie należy zmieniać, niedojrzałości? Ja myślę, że w polskim kościele mamy do czynienia z czymś jeszcze innym, mianowicie mamy to prawie, że zdogmatyzowaną wartość jedności episkopatu. To znaczy, żeby tylko któryś z biskupów nie poszedł o jeden krok za daleko w czymkolwiek. Więc w liberalizmie, ponieważ czekają na to, że uzgodnimy jakieś stanowisko, to wszystkie te wyzwania, które są dla niektórych z nich oczywiste, wyglądają na to, że my na nie nie reagujemy i efekt jest taki, że po jakimś czasie okazuje się, że nie zareagowaliśmy w ogóle, bo zanim episkopat się zebrał, zanim... Pamiętam rozmowę z arcybiskupem Muszyńskim, który mówił o tym, jak przez wiele lat wykuwał się list episkopatu Polski na 25-lecie deklaracji Nostra Aetate o stosunku Kościoła do Żydów. Przez wiele spotkań biskupi walczyli o każde słowo, łącznie z tym, że nie zdążyli na rocznicę, bo tak się spierali o każde słowo i jak już zdawać by się mogło, już jesteśmy bardzo blisko, to któryś tam mówił, ja się nie zgadzam, no i efekt taki, że czekamy, aż będzie konsensus. No, tak się nie da, zwłaszcza w sprawach oczywistych, albo na przykład w sprawach takich jak zajścia w Białymstoku i jak wypowiedź arcybiskupa Jędraszewskiego. Tutaj powinna być reakcja natychmiast. Nie chodzi wcale o jakieś reakcje alergiczne typu wezwanie do dymisji, ale na przykład No, przepraszamy wszystkich, którzy poczuli się tym dotknięci. Będziemy starali się i wszystkim księżom mówimy, żeby starali się tego rodzaju sformułowań unikać. Jasne. Ja też myślę sobie o tym, że okej, Kościół może mieć dystans do homoseksualizmu, ale tutaj... chodzi po prostu o pobitych ludzi, więc Kościół jest pierwszą instytucją, wydaje się, która powinna się pochylić nad każdym, niezależnie od tego, jak kocha i kogo. Zgadzam się w 100%. No. Cóż możemy powiedzieć? No, ja myślę, że to są pewne rzeczy oczywiste, natomiast jest cała masa dziedzin, w których Kościół sobie nie radzi. No, mamy ogromną skalę alkoholizmu w Polsce i widzimy jakąś bezradność episkopatu, który co roku w sierpniu powołuje kolejną akcję, no i widzimy, że ta akcja jest bezskuteczna. Co nie znaczy, że nie należy tego robić. Tylko być może robić inaczej. No. Plaga rozwodów. I tu mógłbym powiedzieć o zarazie. Ale nie w znaczeniu, żeby tych ludzi oceniać jakoś negatywnie, tylko że to się tak... Liczbowo to wygląda tak. A kolejny problem. Przecież mamy do czynienia z ogromną większością katolicką, w której modelem rodziny jest model 2+1. To kiedy będziemy mogli mówić o tym, że bierzemy jakąś odpowiedzialność za przyszłość Kościoła czy Ojczyzny, skoro z dwojga ludzi pozostaje jeden po nich. No, 500+ miało to zmienić, ale zmienia inne rzeczy, jak się okazuje. I to nawet nie ze złośliwością to mówię, ale jakby po to był ten projekt. Ale ma ksiądz rację, że tych wyzwań jest tyle, że uderzanie w tony zarazy jest kompletnie bez sensu, nie na miejscu i przestrzelone. Jakby nie tu problem. Mamy tysiące problemów, które powinniśmy rozwiązywać. Nie twórzmy problemów sztucznych. I myślę, że ktoś podpowiedział episkopatowi, że stwórzmy taki model wroga. I to będzie tym razem LGBT. I... Aktualnie LGBT, a później się zobaczy. Tak? A później się zobaczy, tak. Tylko co Kościół na tym może wygrać? Może tylko przegrać. Ksiądz Wojciech Lemański, bardzo dziękuję za spotkanie, za naszą rozmowę, za czas, który ksiądz miał dzisiaj dla nas rano i dla widzów naszych też. Spokojnego dnia. Najlepszego. Wszystkiego dobrego. Bardzo dziękuję.